Jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu chciałam was poinformować o tym, że jeśli pod tym materiałem wbijecie 100 łapek w górę, to robimy maraton filmów, czyli filmy codziennie do 31 grudnia, czyli do 2019 roku. A filmy, słuchajcie, zaplanowałam naprawdę kozackie, dwa już mam nagrane, jeden właśnie jest ten, który teraz oglądacie, a drugi będzie jutro. Także wbijajcie łapki. Siemano, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony jak zwykle Tomsiak. No i słuchajcie, dzisiaj kupimy sobie wszystkie świąteczne skiny, ponieważ słuchajcie, kupiłem pakiet za 95 zł i ten, słuchajcie, film zobaczycie jutro. No słuchajcie, fart chyba znowu powrócił, bo naprawdę zarąbiste dropy tam były. Więc wbijajcie te łapki, żeby jutro zobaczyć ten film, bo naprawdę kozacko wyszedł. Dobra, tak jak mówiłem, jestem już po zakupie tej oferty. Myślę, że bez zbędnego przedłużenia możemy sobie kupić już skin Lead Helper Penny. Następnie sobie kupimy tego drugiego skina, tym razem do Dynamike'a, czyli Santa Mike'a. Dobra, wydajemy kolejne 49 gemów. Pięknie, mamy z kolejnego skina świątecznego. No i słuchajcie, Red Nose Nita też, słuchajcie, na naszym koncie zaraz się znajdzie. Uwaga, klikamy. No i mamy, słuchajcie, Red Nose Nita jest na naszym koncie. Ja jestem, słuchajcie, bardzo z tego powodu zadowolony, bo skiny świąteczne, no na przykład kilka miesięcy mogą być rzadkie, zobaczymy, słuchajcie. No, dobra, najpierw sobie przetestujemy może skin do Nity, czyli Red Nose Nita na Brawl Ballu, słuchajcie, zobaczymy jak ten skin, no ile da nam skilla, tak, no. Sami rozumiecie, że skiny oczywiście, no to jest skill, tak, skiny dają skilla normalnie, nie, taka serio żartuję, skiny, słuchajcie, to jest tylko taki dodatek do gry po prostu, no wiecie o co chodzi, mam nadzieję, że nie wydajcie za dużo pieniędzy, a ja, słuchajcie, tymczasem pięknie trafiam, zarąbiście moim zdaniem, no także możecie napisać w komentarzu, ile macie skinów, policzcie sobie i napiszcie w komentarzu, ile skinów znajduje się na waszym koncie. No ja oczywiście wam przypnę serduszko zamiast słowa odcinka, tym razem, słuchajcie, będę przypinać serduszka za napisanie, ile ma ktoś skinów na koncie. Dobra, a jutro, słuchajcie, jeśli wbijecie te łapki, to jutro, słuchajcie, pojawi się film, filmy, słuchajcie, z kupowania oferty za 100 zł, gdzie, słuchajcie, no, dropy były naprawdę kozackie, takiego, że wam, słuchajcie, wcześniej mówiłem. Dobra, słuchajcie, spróbujemy teraz trafić, ale nie wiem, czy to się uda. No tak, słuchajcie, myślałem, ten Dynamike musiał to oczywiście przebić, ale nie trafię tutaj, słuchajcie, miałem bardzo mało HP, więc i tak bym zaryzykował. A może oni to, słuchajcie, trafią, miejmy nadzieję, że tak się stanie, uwaga. No debile, nie trafili, serio. Myślałem, że to jest normalnie pewne, że oni to trafią. Pewnie się bawili, zgaduję. Dobra, Dynamike, słuchajcie, tutaj w tym momencie jest zabity. Dobra, podam do tego Mortisa, on wybije. I teraz tutaj do El Primo sobie może podam. O, teraz może, dobra. I ten El Primo powinien trafić, no dobrze, dobrze. Dobrze, trafił, że się nie bawił. Tak jak chyba ostatnio, w sumie nie wiem. No jestem oczywiście star playerem, no jakby inaczej. Kupiłem nowego skina, wygrana gra, jeszcze jestem star playerem. No to, słuchajcie, było pewne. Kurczę, zagrałbym jeszcze z nimi. Naprawdę bym zagrał, ale no ale niestety, słuchajcie, nie zagram, bo trzeba przetestować nowego skina. Czyli oczywiście mowa tutaj o skinie do Penny. Tak, czyli to była Lil Helper Penny, coś takiego, nie pamiętam. Lista Penny, tutaj mamy ją. I teraz oczywiście sobie wybieramy skina do Penny. Proszę bardzo, Lil Helper Penny, tak, zgadza się. Lecimy, słuchajcie, z nią na Brawl Ball i zobaczymy, słuchajcie, jak ona się tutaj, że tak to powiem, odnajdzie. I oczywiście mamy w teamie Ricocheta, czyli starego Rico, tylko osoby, które grały tak chyba jakoś w lutym. Chyba jakoś tak, w lutym albo w styczniu, jeśli grały w Brawl Stars, tylko pamiętają tego Ricocheta. Jeśli graliście później, to mogliście tylko go widzieć w jakichś gameplayach starych. No, także pozdrawiam wszystkich, którzy grali w lutym i w styczniu i tam w grudniu. Pozdrawiam wszystkich, napiszcie w komentarzu, czy wygraliście. Też wam przypnę serduszko, przynajmniej się postaram. No, także nie wiem, to Mortis odwala za bardzo, ale okej, teraz biegnie chyba w stronę bramki. Miejmy nadzieję, że tutaj zginął. Ten Rico, nie wiem, czy za bardzo ogarnia. Oni mają B, słuchajcie. B jest moim zdaniem nawet dobrym brawlerem. Uwaga, czy my to trafimy? Uwaga, uwaga, uwaga.
I nie, słuchajcie, nie wiedziałem, co zrobić, tak szczerze, nie miałem pojęcia. Ogólnie przepraszam was za te odgłosy w tle, bo mogą być, bo tam, słuchajcie, ktoś tam rozmawia, ale nie jestem, słuchajcie, w domu i montuję ten film. O Jezu, teraz auto przejechało. Montuję, słuchajcie, ten film w gościach, ponieważ nie zdążyłbym z daily, gdybym zmontował, słuchajcie, dzisiaj ten film sobie wieczorkiem, gdybym wrócił do domu, czyli około godziny 17-18. To bym zmontował wtedy ten film na 20, no i wtedy, gdybym wrócił około 20:30, to praktycznie nikt by wtedy nie obejrzał, bo słabsze są, słuchajcie, po prostu wyświetlenia wieczorem, bo ludzie wieczorem raczej nie oglądają YouTube'a. Dobra, wróćmy może do gry, bo słuchajcie, tutaj ładnie ciśniemy, jest 1-0 i chyba za chwilę, słuchajcie, będzie nawet 2-0. Jeśli tylko mi ten rikoszet poda, no podaj mi to, błagam. Dobra, o kurde, tutaj to było ładne, no i to oczywiście tutaj pięknie trafiam, trickshot, piękny, no łatwy mecz. Dobra, słuchajcie, teraz nadszedł czas na testowanie skina do Dynamike'a, czyli chyba skina, który mi się podoba najbardziej z tych wszystkich świątecznych skinów. Moim zdaniem jest po prostu najładniejszy, znowu jakiś samochód przejechał, no ciężko, słuchajcie, tutaj nagrywać dla was filmiki, co nie? Także, słuchajcie, zobaczymy, gdzie jest, słuchajcie, tutaj ten Dynamike, gdzie on jest, czy on, pewnie go gdzieś przegapiłem na górze, gdzieś pewnie jest. A Tomek, sorry cię, mordo, ale no niestety. O, tutaj mam Dynamike'a, więc oczywiście ubieramy świątecznego skina, włączmy sobie jeszcze Do Not Disturb, żeby tutaj nam nikt nie przeszkadzał. No i co? Może przetestujemy sobie tego Dynamike'a. No jakim tutaj trybie można by było? Nie wiem, Haste? No nie wiem, w sumie Lone Star, nie. Game Grab? Nie wiem. A może te prezenty zagrajmy, no prezenty, słuchajcie, no Dynamike na prezenty są, prezenty jest bardzo dobry moim zdaniem, lubię sobie nim czasami popykać, także no dobra. Broka i El Primo w teamie, no nie wiem, słuchajcie, czy to jest dobry pomysł, myślę, że możemy to, słuchajcie, przegrać, bo oni mają, kurde, nawet nie przyjrzałem się, właśnie, mają Leona i Mortisa. Leon i Mortis są naprawdę... no, dobrymi postaciami na ten tryb, moim zdaniem. Mortis jest bardzo, bardzo potężny, ale on jak odpali niewidkę, no to po prezent może bardzo łatwo pójść, no i przerzucić go do swoich teammate'ów i po prostu, no, rozwalić nas, tak? Ale ja, słuchajcie, w tym momencie piękny ult i piękne pociski poleciały w stronę oponentów, oczywiście tutaj Tomsiak Pro. Czemu te samochody muszą tutaj tak często przejeżdżać? Dlaczego one mi to robią? Dlaczego? Jestem na wsi. A net jest nawet dobry. Zasięgu nie ma, ale internet w domu jest bardzo dobry. Także no, podam do tego Broka, tylko proszę, nie zwal tego Broka, błagam cię, błagam. No bo, Boże, nie było szans właściwie. Oni teraz pójdą po prezent i nas rozwalą, taka prawda. On tak się stanie, no nie miałem co zrobić. No dobra, przegraliśmy to. Przegraliśmy, słuchajcie, ten mecz. No niestety, no czemu te samochody mi tak przejeżdżają, no? No i mają 1-0, jest 1-0, słuchajcie, zabijam Leona, mam jeszcze lekki katar, także super. I oczywiście tutaj Mortis, pięknie zabity, no dobry jestem z tego Dynamike'a. Okej, spróbujemy, słuchajcie, jakoś tutaj podjechać. O Jezu, co ja zrobiłem? Dobra, nieważne, chciałem, jakby joystick mi się trochę zbugował, bo chciałem pójść na lewą stronę i jakby mi... Dopiero to za później jakieś 2 sekundy ten joystick mi się jakoś przesunął. Albo to po prostu mam ekran zwalony, bo mam lekko zbitą szybkę hartowaną. Nie lekko, tylko mocno. Także no. No i czemu te samochody przejeżdżają? No, one są, no, po prostu... A w sumie Wigilia to dużo osób gdzieś jeździ, nie? Ale ładny w ogóle tutaj wszedł pocisk. Jeden bardzo ładnie wszedł. Właściwie to 2 pociski, 2 dynamity. Ja się tutaj oczywiście wystrzelam. Mortis oczywiście tutaj podbija. No i to chyba już jest koniec. Nie, jest koniec. Jest koniec, ale ten Leon ładnie ograł. Naprawdę. Samochody nie dają mi żyć. Nawet nie wiem, czy mnie... Co jest? Nawet nie wiem, czy mnie, słuchajcie, słychać. Przegraliśmy, ale skiny świąteczne bardzo ładne. Oczywiście jak ktoś ma hajs i lubi wydawać na Brawl Stars, to wszystkim bardzo serdecznie polecam kupić te skiny świąteczne. I co?
To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Jeśli tak się właśnie stało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, guzik do subskrypcji macie na ekranie, zróbcie to samo, tylko tam na dole słuchajcie, będę wdzięczny. No i zostawiajcie jeszcze raz, mówię, łapki w górę, bo fajnie będzie, słuchajcie, zrobić taki maraton do 31 grudnia. No i bierzcie udział w konkursie na 250 zł Pace of Card, bo on, słuchajcie, jest dalej aktualny. Pewien youtuber, czyli Matix, nie chce wrzucić swojego filmu z konkursem, także za to oczywiście nie szanujemy, możliwe, że jest skamem, tego nie wiem, także czekamy na jego film. No i co, trzymajcie się i do następnego filmu mojego. Siemka!